Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papam O jedność chrześcijan Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 22 stycznia 1986 roku. Ruch ekumeniczny winien być w szczególny sposób pożywiany przez wzajemną modlitwę. Tymi słowami nadzwyczajny synod biskupów, który odbył się w dwudziestą rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, potwierdził niezwykłe znaczenie modlitwy w dążeniu ku pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Obecny tydzień jest w sposób szczególny poświęcony modlitwie o jedność. Na całym świecie katolicy, prawosławni, anglikanie i protestanci podczas wspólnych zgromadzeń modlą się żarliwie do jednego, wspólnego Boga, prosząc o tę jedność dla wszystkich Jego uczniów, o którą On sam modlił się do Ojca. Zachęcam dzisiaj także Was, abyście szczerym sercem i ożywieni gorącym pragnieniem Przyłączyli się do tego ogromnego chóru ekumenicznej komunii, jak określił Senat nadzwyczajny, nową sytuację duchową panującą wśród chrześcijan naszych czasów. Wspólna modlitwa jest niewątpliwie bardzo skutecznym środkiem, prowadzącym do wyproszenia łaski jedności. Jest naturalnym wyrazem więzów, które dotąd łączą katolików z innymi braćmi chrześcijanami. Bogactwo treści zawartych w dekrecie o ekumenizmie w pełni zachowuje swą wartość, którą potwierdziło i poszerzyło doświadczenie dwudziestu lat. Podsyca ona wspólną nadzieję, pokładaną w Panu, który prowadzi ludzkie dzieje ku ich ostatecznemu celowi. Ona wspiera i ożywia wysiłki ekumeniczne ku jedności i nie pozwala poprzestawać na rezultatach pozytywnych. Osiąganych stopniowo na drodze braterskich stosunków i dialogu. Podstawą wspólnej modlitwy jest przede wszystkim wiara, wyznawana przez wszystkich chrześcijan, oraz wspólny chrzest, owa sakramentalna więź, w której uobecnia się i wyraża bezinteresowny dar odkupienia dokonanego przez Pana. Źródłem wspólnej modlitwy jest jeden chrzest, który całkowicie zmierza do osiągnięcia pełni życia w Chrystusie. Ze względu na swoją naturę, ma on przecież prowadzić do pełnego wyznawania wiary, do pełnego wcielenia, w zgodny z wolą Chrystusa, plan zbawienia, do pełnego wreszcie włączenia we wspólnotę eucharystyczną. Z owego istotnego wymogu wynika najgłębszy dynamizm całego ruchu ekumenicznego. I dlatego modlitwa. Jest pokornym i świadomym błaganiem o łaskę jedności, gdyż ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności. Zanosząc owo błaganie, opieramy naszą nadzieję na mocnym fundamencie modlitwy, którą Chrystus stale otacza swój Kościół, w miłości, którą darzy nas Ojciec i w mocy Ducha Świętego. Sobór watykański II przypomniał nam, że modlitwa jest nader skutecznym środkiem i że nadzieja pokładana w miłości Boga zawieść nie może. Dlatego doroczny tydzień modlitw o jedność winien umocnić wiarę, rozpalić miłość i zwiększyć nadzieję. Do owych dwóch motywów, wskazanych przez Sobór, możemy dzisiaj dodać jeszcze jeden: wdzięczność Panu za postęp. Jakich chrześcijanie osiągnęli w dążeniu do pełnej jedności. Niedawno zakończony nadzwyczajny synod biskupów stwierdził, iż w ciągu ostatnich dwudziestu lat ekumenizm wpisał się głęboko i na stałe w świadomość kościoła. Został nawiązany i umocniony dialog, który, choć w rozmaitych formach, wykorzystując różne środki i osiągając różne rezultaty, prowadzony jest ze wszystkimi innymi kościołami wschodu i zachodu. Wspólnym celem, do którego zmierzają wszystkie formy dialogu, jest pojednanie i jedność. Wdzięczni jesteśmy Panu za dokonujące się oczyszczenie serc i za wzajemną miłość, która zrodziła się wśród chrześcijan. Dialog stał się sprzyjającą okazją i odpowiednim narzędziem, nie tylko wspólnego potwierdzenia tej wiary, która jest taka sama dla katolików i innych chrześcijan. Ale także określenia istotnych zbieżności w sprawach, które niegdyś były przyczyną kontrowersji, a także ustalenia w nowy i wyraźny sposób rozbieżności, które należy skonfrontować i rozwiązać na drodze wspólnego porozumienia w świetle Pisma Świętego i wielkiej tradycji Kościoła. Wszystko to posiada ogromne znaczenie w życiu chrześcijan naszych czasów. Świadectwem nowych stosunków, jakie ustaliły się w tej dziedzinie, była braterska i uważna obecność obserwatorów z innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich świata, a także z Rady Kościołów podczas obrad nadzwyczajnego Synodu Biskupów. Wyraziła się w tym również wspólna wola kontynuowania połączonych wysiłków, ażeby z pomocą łaski Bożej można było osiągnąć pełną komunię, będącą świadectwem jedności w naszym świecie, w którym zdaje się rosnąć pokusa rozłamów i konfliktów. Świadectwo to nakaz Ewangelii. Przypomina nam właśnie wstęp do tekstów tegorocznego tygodnia modlitw, które zostały opracowane przez Sekretariat Jedności Chrześcijan i Komisję Wiara i Konstytucja Ekumenicznej Rady Kościołów. Będziecie moimi świadkami. Tak brzmi temat obecnego tygodnia. Temat zobowiązujący, gdyż jest poleceniem, które z martwych wstały Jezus Chrystus dał swoim uczniom. Temat, który otwiera rozległe perspektywy, ponieważ zakłada wykorzystanie wszystkich możliwości ruchu ekumenicznego. Temat aktualny i pilny, gdyż współczesny świat potrzebuje konsekwentnego i autentycznego świadectwa oraz życia w prawdzie. Istnieje wiele dziedzin, w których chrześcijanie mogą dawać wspólne świadectwo. Podstawą owego świadectwa jest wyznawana przez nich wiara. Co dzięki prowadzonemu dialogowi nabrało nowej wyrazistości. To wspólne świadectwo wciąż jeszcze pozostaje niedość silne, gdyż występujące rozbieżności uniemożliwiają pełne porozumienie. Stąd rodzą się wysiłki zmierzające do dalszych postępów w dziedzinie ekumenizmu. Wspólne świadectwo, które jest dzisiaj możliwe, pobudza do szukania pełnej jedności. Jednakże tylko zupełna jedność sprawi, że stanie się ono autentyczne. Odbyty niedawno nadzwyczajny synod biskupów wypowiedział słowa o wielkim znaczeniu. My, biskupi, pragniemy gorąco, aby niepełna komunia z kościołami, wspólnotami niekatolickimi, która już istnieje przy pomocy łaski Bożej, doszła do komunii pełnej, a także komunia między katolikami i innymi chrześcijanami, jakkolwiek niepełna wzywa przecież wszystkich do współpracy w wielu dziedzinach i tak czyni w jakiś sposób możliwym wspólne świadectwo o zbawczej miłości Boga do świata potrzebującego zbawienia Jest rzeczą zrozumiałą że modlitwa odgrywa na tym polu niezastąpioną rolę Synod mówi o wzajemnej modlitwie w działaniach na rzecz przewrócenia pełnej jedności wszystkich chrześcijan potrzebna jest nie tylko modlitwa o jedność naszych kościołów nie tylko wspólna modlitwa katolików i innych chrześcijan, ale także modlitwa za siebie nawzajem, będąca wyrazem tej solidarności chrześcijańskiej, której źródłem jest chrzest. Modlitwa jednych za drugich tworzy nową komunię. Tak więc na zakończenie tego spotkania pomódlmy się wspólnie o przywrócenie pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Prośmy Pana, aby chrześcijanie pomimo podziałów, Coraz bardziej starali się o dawanie wspólnego świadectwa swej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, ażeby świat uwierzył aby stanowili jedno, ażeby świat uwierzył. Prośmy, aby chrześcijanie, a szczególnie ci, którzy cierpią dla imienia Jezusa, dawali świadectwo żywej wiary i dążyli do pełnej jedności w wyznawaniu wspólnej wiary. Aby stanowili jedno. Ażeby świat uwierzył. Módlmy się, aby chrześcijanie połączyli swoje wysiłki i wspólnie szerzyli w świecie sprawiedliwość i pokój aby stanowili jedno, ażeby świat uwierzył. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, spójrz na pragnienia serc Twoich dzieci. Spełnij nasze prośby i spraw, aby wszyscy chrześcijanie zjednoczyli się w Twoim Kościele jednym i jedynym przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, który wraz z Tobą, w jedności z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.

Etre eros induka, intentazio zer libera nosa